Gość dnia Katarzyna Szatkowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś wyjątkowi goście. Pani Barbara Rybicka, wiceprezes Stowarzyszenia Palium w Lubinie i pan Zbigniew Warczewski, prezes Stowarzyszenia Palium w Lubinie. Witam serdecznie. Witam. Ta nasza dzisiejsza rozmowa nie jest przypadkowo. Dzisiaj wyjątkowy dzień. Dwie bardzo ważne rocznice. Jakie? No na pewno. Spotykamy się dokładnie, nawet datowo i godzinowo. W momencie 16 lat temu otwieraliśmy pierwszy pawilon hospicjum. Nawet w tym momencie tak z łezką w oku wspomnę, że ze starostą Anackim, którego już dzisiaj nie ma. Uroczysta sprawa, bardzo długo trwała, ale udało się. Na starcie, panie dyrektor, pozwoli, że zrobię taką powtórkę z historii, bo jakbym trochę oszukał ludzi. Bo mówiłem, że 4 października została zorientowana fundacja. Pomyliłem się o jeden dzień. 3 października 1996 roku. Także wszystkich historyków przepraszam, żeby poprawili tę datę. Natomiast stowarzyszenie, to już panie redaktor pewnie może też o to zapytać, niewiele po rozwiązaniu fundacji 28 kwietnia 2006 roku już byliśmy jako stowarzyszenie. I od tego czasu wiedzie nam się lepiej. Był pan, tak rozmawialiśmy przed wejściem do studia i mówił pan, że w tym czasie był już pan na emeryturze. Co takiego wobec tego? Mógł pan odpoczywać, jeździć, zwiedzać i mieć przysłowiowy święty spokój. Co takiego jest w panu, co wtedy, jaka czuła struna została poruszona, że pomyślał pan, że pan, między innymi pan, zajmie się tym i zrobi wszystko, żeby to hospicjum w Lubinie powstało? Tak prawdę mówiąc, to taką żyłkę społecznikowską to miałem od zawsze. Teraz z okazji mojego święta jubileuszu miałem wspaniały telefon od pani doktor Glazurowej, od żony mojego szefa. I przypomniałem taką rzecz właśnie, o którą pani pyta. Ja cię znałem od początku, że robiłeś coś więcej, coś dla innych. I to mi tak zostało. A wymyślił mnie właściwie do tej roli w fundacji pan Polek Gerber, mój też młodszy kolega, ale prezes tego. No i on chyba wykorzystał tę wiedzę o mnie. No i utopił mnie w to, licząc, że nawet ja będę miał jakieś profity, ale to niestety okazało się, że to jest za friko, jak zresztą dotąd, ale no, strzelił w dziesiątkę. Także udało mi się wykorzystać swoje umiejętności i zdolności. No tak, ale dlaczego akurat hospicjum? Czy coś się wydarzyło takiego w pana życiu albo gdzieś w otoczeniu, że wiedział pan, jak bardzo jest to ważna placówka? Powiem, że nie, dzięki Bogu nie spotkałem się z tym zjawiskiem bliżej mnie. Natomiast tak przeglądając jeszcze materiały przed naszym spotkaniem, odtworzyłem, że idea hospicjum w Organizacji Narodów Zjednoczonych powstała w 2003 roku, także myśmy byli dosyć szybcy. To znaczy, tu trzeba hołd oznać i pamięć doktorowi Marianowi Kołodziejowi, który wymyślił ten sposób fundacji i budowy, zadania jako budowy hospicjum. Jego zasługa, potem jakoś tak dziwnie to szło, a żeby jeszcze wrócić do dnia dzisiejszego, to wyobraźcie sobie panie, że nawet go nie zaproszono na otwarcie pawilonu. Ja dostałem zaproszenie jako ja. I to było otwarcie pierwszego pawilonu, no i chyba te pierwsze lata, zanim powstał ten pierwszy pawilon, to się tak wszystko w pocie czoła chyba. Trzeba było, oj, chyba pan nie chce wspominać, ale musimy trochę i chciałabym krótko, dosłownie w kilku zdaniach, jak wiele trzeba było wydeptać ścieżek, zapukać do jak wielu drzwi, żeby to się w końcu udało. Panie redaktor, ja nie będę przypominał, ile to już lat, bo tak może nie. Powiem nieśmiało, tak, albo śmiało, że pani redaktor od dziecka była przy mnie, razem ze mną agitowaliśmy, szukaliśmy sponsorów, ludzi dobrej woli i to, żeby zdobyć te środki. Ja to spuentuję jednym zdaniem, to była droga krzyżowa.
Droga przez mękę. Ten pierwszy pawilon. Później już poszło troszkę łatwiej. To były inne czasy już. Jakoś ten pierwszy pawilon chyba się już troszkę dał poznać ludziom. No i przede wszystkim kombinat ruszyliśmy, Fundację Polską Miedź. I tutaj to był zaszczyt taki, który pozwolił na błyskawiczną budowę drugiego pawilonu. Ale to musieliśmy te 8 czy 9 lat nawet ciężko pracować, żeby ta idea hospicjum trafiła do ludzi. Pani Basia, pani Barbara Rybicka, wiceprezes Stowarzyszenia Palium w Lubinie. My panią znaliśmy z tematów oświatowych. Co takiego w takim razie u pani się wydarzyło i dlaczego postanowiła pani iść w tym kierunku? Oświata łączy się też z pomaganiem innym. I od zawsze chciałam być nauczycielką, czyli pracować z dziećmi, ale też wspierać rodzinę. Natomiast w 2017 roku stałam się członkiem Stowarzyszenia Palium i był to dla mnie wielki zaszczyt, że mogłam dołączyć do takiego grona ludzi, którzy tworzą, budują, rozwijają piękną ideę, już zmaterializowaną, o czym powiedział pan prezes wcześniej. I chciałam powiedzieć jedną rzecz, że ta chęć pomagania rozrosła się dzięki panu prezesowi. Ponieważ żeby kogoś zapalić, trzeba samemu płonąć. Więc ja stopniowo, obserwując działania pana prezesa, poznając bliżej całą historię stowarzyszenia, historię powstawania hospicjum, coraz bardziej zaczęłam się identyfikować z tą myślą, z opieką paliatywną i stwierdziłam, że to jest to, czym chciałabym się zająć, w czym chciałabym się również spełniać, oprócz pracy zawodowej. Proszę powiedzieć, bo być może są ludzie, którzy nie wiedzą, czym jest Stowarzyszenie Palium, jak działa, jakie są wasze priorytety teraz, w tym czasie. Jakby pani króciutko opowiedziała o tym? Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i zgodnie z celami statutowymi wspomagamy hospicjum, wspomagamy osoby, które zapadły na choroby onkologiczne i są w tej ostatniej fazie terminalnej. Czyli mam tutaj na myśli szeroko rozumianą opiekę paliatywną. A w jaki sposób wspieracie? Na czym polega to wsparcie? Przede wszystkim chciałam skorzystać z okazji i w imieniu z całego stowarzyszenia i w imieniu wszystkich pracowników hospicjum podziękować społeczności Lubina, ale nie tylko, za pamięć i datki na stowarzyszenie w postaci 1%, ale nie tylko, ponieważ na nasze konto spływają datki od osób, które rokrocznie, co miesięcznie nawet, choćby drobną kwotą, zasilają stowarzyszenie. Natomiast my te środki wydajemy w całości na funkcjonowanie hospicjum stacjonarnego, na funkcjonowanie hospicjum domowego, na wsparcie pacjentów, którzy potrzebują czy specjalistycznego sprzętu, czy leków. I dzięki temu ta placówka jest takim miejscem, w którym ten bardzo trudny czas w życiu człowieka można przeżyć w komfortowych warunkach, z bardzo dobrą opieką specjalistyczną. My staramy się, aby niczego nie brakowało, na tyle, na ile możemy, aby niczego nie brakowało pacjentom. Jeżeli można dodać, panie redaktor i pani Basiu, wspomagamy Fundację Vivre. To jest takie przedłużenie osób, które są związane z tym przejściem okresu terminalnego. Tam są rodziny, tam są znajomi. I świetna opieka psychotechniczna, czy tam sprecyzować. I tu mocno wspieramy tę fundację, która jest niedofinansowana. I to też nasza chyba dobra bardzo wola ważna. I serce takie, tak. Że potrafimy i naprawdę oni się czują wdzięczni. Bo trzeba przyznać, że hospicjum to pomoc nie tylko dla tych osób, które
odchodzą, ale również dla ich rodziny to jest też ogromne wsparcie, bo często nie wiemy, jak się mierzyć z taką sytuacją. Proszę powiedzieć jeszcze o wolontariuszach, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat i często takie stowarzyszenie chyba by nie istniało bez takiego wsparcia ludzi, którzy chcą oddawać swój czas, energię i serce tak naprawdę. Macie dużo wolontariuszy, czy cały czas takich osób brakuje? Mamy dużo wolontariuszy, ale trzeba by było wolontariat podzielić na dwie grupy. Na wolontariat osób dorosłych, na wolontariat, który pracuje bezpośrednio przy chorym oraz wolontariat dzieci i młodzieży i w ogóle placówek oświatowych. Jeżeli chodzi o tę pierwszą grupę, to na przeszkodzie stanął COVID, dlatego przez pewien moment wstrzymano taką pomoc. Ale myślę, że z biegiem czasu będziemy wracać do organizacji wolontariuszy dorosłych, szkolić ich i pomagać w ten sposób personelowi. Są to osoby, które mają taką wielką potrzebę serca, aby bezpośrednio przy chorym pomagać, być z nim, trzymać za rękę, wykonywać pewne czynności opiekuńcze i to jest wielki hołd dla tych osób, które mają taką potrzebę i chęć pomocy. I chciałam powiedzieć i też serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, którzy przystępują rokrocznie do współpracy z nami w zakresie wolontariatu szkolnego. Też dużą część energii stowarzyszenia poświęcamy na ten obszar, ponieważ uważamy, że jest to kwestia edukacji młodego pokolenia. Pokazywania, że w tym świecie, który pięknie wygląda z ekranów telewizora, smartfonów, kolorowym, barwnym, są też osoby, które cierpią, które odchodzą i którym trzeba pomagać. I muszę powiedzieć, że ta działalność spotyka się z wielkim zainteresowaniem już tak naprawdę od przedszkoli. Także wielkie dzięki dla przedszkoli, dla szkół z całego powiatu lubińskiego. A tutaj chciałam powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękujemy zespołowi szkół numer 2, który tam w składzie tego zespołu jest liceum numer 3, klasa mundurowa. Tak jest. I w zeszłym roku bardzo mocno nas wspierali, obsadzając tysiącami cebulek żonkili hospicjum. Hospicjum. Tak. Proszę powiedzieć teraz, jak najbliższe miesiące, plany na najbliższe miesiące? Bardzo bogate, bardzo bogate. Przede wszystkim będziemy remontować drugi pawilon. I myślę, że już całkiem niebawem rozpoczną się prace, na tyle, na ile będzie możliwość, ale to już w porozumieniu z kierownictwem hospicjum. Zakupujemy na bieżąco i będziemy robić to nadal. Sprzęt specjalistyczny, łóżka, wyposażenia sal, oczywiście leki. Co miesiąc przeznaczamy odpowiednią kwotę na to, aby nie trzeba było długo czekać na miejsce w hospicjum i też w ten sposób wspieramy RCZ, którego oddziałem przecież jest hospicjum. Mamy również w planie modernizację ogrodu, ponieważ to jest też bardzo, bardzo ważne jest otoczenie dla pacjentów i dla rodzin, które przybywają odwiedzić swoich bliskich. No i dużo różnych takich modernizacji związanych na przykład z roletami zewnętrznymi, z klimatyzacją. I cały czas się będzie coś działo i cały czas się coś dzieje. Cały czas. To czego życzyć w takim razie na najbliższe wytrwałości, nie wiem, środków, serca osób, które no, będą przychodzić do Was, żeby pomagać? Ja myślę, że empatii. Empatii i życzliwości ze strony wszystkich, i dzieci, i dorosłych, i
żeby były wolne miejsca w hospicjum. Tego sobie wszyscy życzymy, ale jeszcze na koniec, o czym oczywiście informowaliśmy Państwa w naszych wydarzeniach, ja tylko przypomnę, że pan Zbigniew Warczewski, prezes Stowarzyszenia Palium w Lubinie, kilka dni temu otrzymał nagrodę honorowego obywatela miasta. Serdecznie panu gratulujemy, ale to jest też takie podsumowanie, jeśli tak mogę powiedzieć, tego, jaką dobrą robotę pan do tej pory wykonywał. No i prosimy o więcej. Panie redaktor, zrobił małą uwagę, że to nie jest nagroda, a wyróżnienie. Bo niektórzy ludzie przekonani, że jest to jakaś nagroda. Niestety, znaczy nie niestety, bo nie po to człowiek robi coś dobrego, żeby to było wymierne w złotówkach. Ale w każdym razie już w paru miejscach musiałem taką poprawkę wznosić, że to nie jest nagroda. A czy ja na to zasłużyłem, czy nie, to niech zdecydują lata. Ja 58 lat żyję tu, dla tego miasta, dla tych ludzi. I sądzę, że poza hospicjum, które jest właściwie takim fundamentem mojej działalności społecznej, to jest parę rzeczy jeszcze zostaje tak do wspomnień. A zwłaszcza te piękne żonkile, które ubarwiają miasto. Nawet kiedyś zapytałem prezydenta, piękne zdjęcie ratusza i wkoło piękne kwiaty, ale tulipany. A mój panie prezydencie, dlaczego nie żonkile? No ale tak jakoś chyba żonkile krótko trwają. Krótko, ale no jest ich, nie można powiedzieć, mnóstwo jest. Tak, widać. No cóż, to tak jak mówię, raz jeszcze gratulujemy, prosimy o więcej. Myślę, że już niebawem będziemy się spotykać na pewno w sprawach medialnych, bo szykuje pan kolejne projekty, działania. Czy jeżeli pani redaktor pozwoli, to tak do opinii publicznej chciałbym podrzucić ten temat, którym już sygnalizowałem. W przyszłym roku są setne rocznice urodzin znaczących ludzi, którzy poświęcili tutaj życie i swoje siły techniczne i inne, organizacyjne, dla budowy Zagłębia. To jest pan dyrektor Zastawnik i pan dyrektor Glazur. Myślę, że coś mi się uda. Tego życzymy i na pewno się będziemy spotykać, jeśli się uda. Pani Barbara Rybicka, wiceprezes Stowarzyszenia Palium w Lubinie i pan Zbigniew Warczewski, prezes tego stowarzyszenia, byli dzisiaj moimi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo.